Mamy tutaj wszystkie składniki, których będziemy potrzebowali do przygotowania bigosu. Jest tutaj około 200 ml bulionu, może być to bulion z kostki rosołowej, koperek, sól, pieprz, czosnek, jedna główka młodej kapusty, kilogram swojskiej wędzonej kiełbasy, koncentrat pomidorowy i dwie małe cebule, plus dodatkowo odrobina oleju. Kiełbasę musimy pokroić na mniejsze kawałki. Przecinamy ją na pół. I teraz kroimy ją w plasterki. Kiełbasa już pokrojona. Musimy teraz obrać i pokroić cebulę. Cebulę kroimy w kostkę. Może być to grubsza kostka. Cebulę również odkładamy na talerz. Obieramy sobie dwa ząbki czosnku. Obrany czosnek rozpłaszczamy. I siekamy na mniejsze kawałki. Dorzucam go do cebuli. I pozostało poszatkować kapustę. Przecinamy ją na pół. Wycinamy środek. I szatkujemy kapustę. Robimy to tak. Wszystkie składniki mamy już przygotowane, więc możemy przechodzić dalej. Do dużego garnka wlewamy olej i go rozgrzewamy. Wrzucamy całą kiełbasę i cebulę z czosnkiem. Od czasu do czasu mieszamy, do momentu, aż nam się wszystko ładnie podsmaży. Wrzucam teraz kapustę. Przykrywam i gotuję teraz mniej więcej przez 1 godzinę na małym ogniu. Bigos się gotuje, więc my możemy sobie jeszcze pokroić koperek. Dodajemy cały do garnka. Mieszamy i gotujemy dalej. Na ostatnie 5 minut doprawiamy solą i pieprzem i 2 łyżeczki koncentratu. Dokładnie mieszamy. Przykrywamy jeszcze na 5 minut, a później możemy przełożyć na talerz. I tak właśnie wygląda błyskawiczny bigos w 1 godzinę. Możemy go jeszcze posypać koperkiem. Kiełbasa była swojska, więc nam się trochę rozpadła, bo była bardzo delikatna. W tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Sprawdźcie pozostałe moje filmy i życzę smacznego.